lecimy dzisiaj na wycieczkę, pierwszy dzień. Pierwszy dzień lecimy na wycieczkę do muzeum. Duxford. Ale będzie zajebiście tam. Miejscówka. Jedziemy z Wiedeń, Mateusz. Muzeum Lotnictwa Duxford, nie? Co tu było? Dywizjon 302, tak? Tak. Stacjonował tu Dywizjon 302. Idziemy sobie pozwiedzać samoloty. Jesteśmy już w środku. Dowiedzieliśmy się, że dzisiaj cały dzień będą latać na Spitfire'ach i na... Chodź, lecimy do hangaru, bo tu nie ma czasu na to. Chodź, dawaj, chodź, lecimy. Nie ma czasu. I co tam będzie jeszcze latało dzisiaj? Oprócz Spitfire'ów dzisiaj cały dzień? Nie, Messerschmitt, nie? Messerschmitt, nie? Będą latać dzisiaj cały dzień i Spitfire będą dzisiaj latać cały dzień. Więc będzie dużo latania. Ale my lecimy. Pierwszy hangar, idziemy sobie zaliczyć. No ale ma, ja to pamiętam, Edka, cała mapa jest, no, nie przejmuj się, jest okej. Okay. Tak. No i później zobaczymy jakiś pokaz Spitfire'a. Idziemy tutaj do jedynki. Trzeba osiągnąć okulary, żeby lepiej widzieć. No, jakie ma piękne działko. No to już zobacz tamte. Tu masz jakie ładne działko, zobacz. Co, Mateusz, podoba ci się już? Jest, jest. Tutaj dużo tej historii w tym kraju. Pierwszy odcinek pierwszego dnia pojechaliśmy do Muzeum Lotnictwa na Duxford. Zobaczcie, to było.
No, jest i król. A, mamy dwa samoloty. Włazimy na razie do Concorda. Tutaj. No, Enty? To gdzie jest Enty? Nie, żeby wejść do Concorda. To ja mam tutaj wejść do Concorda. Tutaj jest ten, wchodzimy. Concorda później. A idziemy ten. Nie wiem, co to jest za samolot. Hermes to jest szwajty. No se tu panowie siedzieli? Technik, nawigator i dwóch pilotów. Nawet pięciu jest. Na szybki mają w kokpicie. No. Mają... Dużo nie widać. Dużo nie widać, nie? Mało miejsca troszkę. Bardzo mało miejsca tu mieli. Tu szlachta siedziała z tej strony. Jest dla kobieta. I tu jest ta super Air, ten Concorde. Super Sonic. Tu masz mapkę, jakie samoloty stoją, nie? W hangarze. Good morning, guys. Morning. Yeah, we saw. Have you been before? 2014. Oh. So where are you? We come from Poland. Hello. And my friend is with me. You don't live here. I live here. Yes. Yeah. I live here. My friend, first time in England. Poland. He live in Poland. He come first, second day in England. We like to make first time in England. Beautiful place. Amazing. Amazing. My friend is very happy I take him here. Yes. Tomorrow London, no worries. Okay. Where are you staying? Gravesend, Kent. Oh. Actually went to a lecture yesterday about the... Ale ma piękne silniczki, nie? Hello, sir. Hello there. Oh, very nice. Nie latają. No już nie latają, nie? Ciasno mieli, nie? A nie, no w sumie tak ciasto to nie, bo zobacz ile masz miejsca na nogi. Lepiej niż w Wenerze, nie? W obecnych czasach. No. Ale tak dziwnie to. Dziwnie, nie? Nisko. No, nie właśnie.
Nisko jest, ale siedzenia super mają miejsce. Poskoczy, to się uderzysz w głowę. No. Co to? Całkowicie przejście do innej technologii, nie? W tamtych czasach. Oksygon. Ale jest kawał samolotu, nie? Paczki rzucali. Małe te. Good morning. Yes, yes, of course. Przyjmę łazienki mi idzie. Takie miejsce, które warto, wiesz, wracać, nie? O, już słyszę, jak startuje. To jest taki nas, dużych chłopców ze mnie, z żołnierzykami bawiliśmy. Z żołnierzykami się bawiliśmy kiedyś w Piaskownicy. Tak, ja widzisz, to się wystarczy. No. Co czytałeś o tym? Jego biografię czytałem. Biografię czytałeś? To najważniejsza osoba w Niemczech, można powiedzieć. W 1941 roku był w Wielkiej Brytanii, w Sercznikiem. Aha. Pięknie. Lecimy dalej. Zakręca. No, no, komercyjny loty. Tu jest, no. Opa, opa, opa. Ale leci. No, dobra.
trochę wieje, ale mam go teraz, mam go na 20, no. Zawracam. Będzie lądować. Wyciągnął kuka. Tak, ląduje. Amerykański tutaj jest. Jak wam się podoba, to wiadomo, łapeczka w górę i like. Komentarz, subskrypcja, wszystko na temat. Będziemy widzieć Spitfire polskie. No, tam mamy polskie Spitfire, mamy tylko jedynego Blackbearda tutaj, którego można zobaczyć. Jeśli chciałbyś go zobaczyć, to musiałbyś do Ameryki lecieć niestety. To jest tylko jedyny taki oryginał w Stanach, w Anglii. Nigdzie więcej go nie zobaczysz. I to lata. Tylko na pokazach. Mateusz, trochę historii prosimy. Ma, no, 2017, latająca Fortezo. Latająca Fortezo to była, nie? No, ona brała udział w bombardowaniu Niemiec. Amerykański samolot. Prawie 9 ton filmu. Załoga 10-osobowa. Oryginał. Oryginał, nie? Google. Co on tam miał zapisane w notatniku? Gdzie leciał? Dobrze wygląda, dobrze wygląda. O, mam jakiś tam Niemca. Masz czerwonego barona. Czerwony baron, tak? Czerwony as. On to z pierwszej wody. Pierwsza wojna się to.
Masz, Polska. Nasi tu latali. Zobacz. No, nasza polska szachownica. Tu latali nasi. Fajne samoloty, naprawdę. Warto tu wpaść i pozwiedzać sobie. Śmigło mu naprawili. Wtedy nie miał śmigła. Znaczy śmigła, co ja pierdolę. Skrzydła nie miał. Wtedy jak tu byłem, on nie miał skrzydła. Dorobili mu skrzydło. Leci. O jest, będziemy na 20. Jest na pasie, będzie startować. Jedyne wideo, jakie mogę zrobić. Z tak daleka.
tutaj K30 klatkach. Robimy teraz wideo. No. Idzie, spędza się. No, idzie. I 3000 funtów taki lot, 45 minut tutaj i zakręca, a jeszcze go mam, jest jeszcze daleko, ale go mam. Pięknie leci. Zawraca. Pa, nad nami leci. Okay, let's go. 1965 aircraft made by Vickers in the UK, and this was the last of the big aircraft that was made in the UK. Oh. After that, after this one went out of service, we were then involved with Airbus. So this one flew for 15 years with BOAC and clocked up 54,500 flying hours. Real workhorse for BOAC. Very efficient, very fast, very smooth, very quiet inside, because you have four powerful engines, but they're rear mounted. Oh, okay. So it makes it very quiet, and because it's more streamlined, because you don't have the engines under the wings, it was very fast. And the VC-10 still holds the transatlantic record for 5 hours and 1 minute, which is the fastest for any non-supersonic aircraft. Oh, really quickly. Yeah. So you'll see, if you look in the flight deck, you can see it's 1960s technology, of course. And the thing from the roof is the sextant for navigation. Three people to fly this aircraft, a captain, co-pilot and a flight engineer, who was very busy monitoring the systems, adjusting the systems, fuel load, air conditioning. He even had a set of throttles there to for engine management as well, once the aircraft was airborne. Look at the toilet, the kitchen, a little bit. Please, continue. Oh, I finished. You're finished. Now, so if you look down here, yeah. This is, you come to first class. First class, yeah? So this is, yeah. In so 1965 to 1980. This is how you would. This is your seat for transatlantic travel, or to travel to Hong Kong or Australia. So it's not flat bed; it's just a comfortable seat. No in-flight entertainment. There's no flat screens. No big TVs. No projector. Just a newspaper and a book for entertainment. Yeah. But you would have been served well. You would have had lovely food, really nice wine, and so on. Yeah. And you can see here, no smoking this side, smoking that side. Ah. So remember, this is the era, this is the time when smoking was allowed. One side smoking, one side no smoking. Yeah. Still everyone feel, yeah? second class, yeah, on the back. This is the economy, yeah, behind. Yeah, economy. So you can see here, yeah. If you look on the trolley here, you can buy packs of cigarettes on board. We can buy like this cigarette here. That's incredible, isn't it? Yes. And people used to wait, and they would buy their cigarettes on board because they would be duty free. I can smoking.
How much? How much this cigarette? I don't know. Does it say on there? But cheap. Very cheap. Yeah, Carmel. Buy packs of 200. Oh, yes, be careful. Player. This is Isabel. And still you can buy on the shop, yeah? This cigarette. She's good to see. Yeah. Hello, Isabel. How are you today? She's all right. Quiet. Quiet. And second class. Can you see these? Yes. These are maps of the world. Did you work it out? So there's America over there. Oh yeah. Africa, yes. Europe, yeah. Uh-huh. Poland's about where that grey squiggle is. Poland would be somewhere over there. Yeah. So what do you do for? What's your job? My job? I am van driver. Van driver. Yeah. Okay. IKEA van driver. IKEA. Yeah. If you buy from Stab IKEA, maybe you see me one day. Yeah. In your home. Yeah. Full London, Essex, and Kent. We're driving. Yeah. And second class. Beautiful second class. Okay, enjoy the rest of your day. Thank you. Thank you so much. No słyszałeś, 200 funtów za paczkę fajek, nie? Tam ty, nie? W sklepie. No 200 funtów, jedna paczka fajek. Na bogato. Mówisz, że tanie. Słyszałem, że cip. No, 200 funtów powiedział. Może żartował z tym. Chyba tak, zobaczymy. Znaczy żartował, że z tym cip, tak. Bo powiedział 200 funtów za paczkę. Wołają. Taki stary fajek. I guess the, it was... designed in the early 60s, 70s. 60s, 70s, yeah. Yeah, so I flew in the 70s, and its claim to fame, this particular one, was in early 70s, they, BEA, leased the plane to Cyprus Airways. And then in 1974, the Turks invaded Cyprus. Yeah. And a lot of these planes were on runway in Nicosia. So a lot of the planes got shot up. This particular plane was the least damaged, so in the end they ferried it back to the UK. Yeah. And they refurbished it, put patches out of the bullet holes, put it back into service. That one is last one. This one. Yeah, this one. This one. Yeah. Yeah, this one is last one. Is what? Sorry. Last one. The last one. Yeah, this one. Really? No, I don't think it was the last one, but it went back into service after they. Okay. But if you look outside, you can actually see the patches. You know, the patches were covering the bullet holes. I'll show you when you get out. Okay. First class, of course, yeah. Yeah. What, this is one of first class, yeah. So what's with the videos? You just have to remember things afterwards. I'm YouTuber. Yeah, good to see you. I'm YouTuber. Cheers. Thank you so much. Z tym cyprem, że w czasie jak Turcy zaatakowali Cypr, to ten samolot wracał, tak? Tak, tak, ale niedużo zostało zniszczonych. I tu wracały na serwis. I ten... I tu się pytałem, czy to nie jest ostatnim przypadkiem, nie? A mówię, nie, no, ostatni to może nie, bo tam jeszcze są jakieś serwisy, ale... prawdopodobnie ten tutaj, co stoi, to chyba jedyny taki, co można go zobaczyć, nie? Gdzie to, co on tam ma jeszcze, co? Bridges. Aircon working. Very nice plate, very old. Ale mi teraz zasłoniłem samoloty. O, ej. Ale idzie tutaj. O, mamy go. No to już. Gdzie są nasze seraki?
Jak myślisz? Gdybyśmy teraz sprzedawali, zobacz, po 13 funtów za sztukę, pa. Za 15 mamy ty. Ale to są wierne repliki. No tak, a nasze też były z tamtych czasów. To nie były. Ten też po kulach jakiś tutaj z tym, zobaczysz? No. Within minutes of receiving the call, Duxford's fighters were scrambled, sending pilots up into the air to intercept the raid. Przechodzimy teraz do pokoju dowodzenia, który widzieliście na filmie. On the afternoon of the 15th of September 1940, the German Air Force launched a huge raid against London. This phone call would begin Duxford's involvement in the day's events, sending out the big wing of 5 squadrons with 49 pilots in an attempt to intercept the attack. Hello, Hartmann. George set for receiving. Understood. Thank you. Sir Bentley have ordered the wing to patrol Hornchurch. A large raid is reported to be approaching the coast between Dungeness and Dover, and 11 group are throwing everything they have in. Right, ladies. Start getting the boats ready in case they head our way. Ops. How many aircraft are available? 49 available, sir. 11 damaged in the earlier raid. Right, Hops. We need to get them up straight away. Scramble all squadrons. Yes, sir. Douglas, scramble 242 immediately and form up the wing. Hello, 302. Scramble, scramble. 310. Scramble, scramble. Hello, Falmer. Scramble 19 and 611 squadrons immediately. Scramble. All squadrons scramble, sir. Thank you, Hops. All squadrons except 242 now airborne, sir. Why isn't Douglas up yet? They're taking far too long. Ambrose, connect Laura Vegas radio to the channel. Connected, sir. Dory controls the Lorik leader. Douglas, once the holdup, your orders are to form the wing overhead as quickly as possible and proceed to Hornchurch to patrol at Angels 25, Buster. Dory, I'm in control. Stop worrying, would you? For the action, over. Ops, update on 242. Sir, 242 now airborne. Thank you, Ops. Let's hope they make it in time. South, Elf London, 90735 Duxford Wing, 49er aircraft at 8.
They should be able to solve this route now. The Dory controls the right leader. Douglas, vector 175, over. All right, leader here. Proceed and understood. Yes, this is G sector. Right, thank you. Sir, the observer corps reporting three large formations of enemy aircraft approaching Seven Oaks and Maidstone on a 30-mile wide front. Estimates 150 to 200 bombers, 400 fighters. Likely target London. Thank you, boss. Dory controls the direct leader. There's some trade heading northwest to the south of you. 500 plus bandits at Angels 2-1. Over. Lovely. Dory Control, understood, Douglas. Give them hell. Guns, ring AA command to let them know the wing are close to London. Yes, sir. All right, leader, the wing. Tally ho, tally ho. 40 enemy bombers to port. Climb to Angels 2-0 to intercept. Luton leader, Charlie leader, the party is on. You know the drill. You take care of the fighting guns. And Charlie leader, follow me for the bombers. Squadrons, it failed, forcing Hitler to abandon his plans to invade Britain. Masz bombowiedzy? Amazing. Ginął.
i nic się nie nauczyliśmy. Co? Wszystko. No, mamy helikopter. Nie zabić. Lecimy dalej. Okopy zepsujesz. Okopy zepsujesz. A tutaj jest i drugie muzeum.
To jest drugie muzeum. Mówi, że psuje rzekopy. Same tanki. Ach, te domy.